Witam wszystkich, tutaj Hudson. Nie wiem, czy w ogóle jestem głośno, czy cicho, nie mam pojęcia, bo nie słyszę na prawe ucho, ale do tego przejdziemy zaraz. Ze mną jest, jak zawsze... Manu, siemanko, jo, witam, jo, siema, cześć. Tak, i może zaczniemy najpierw od czegoś innego, czyli co się dzieje z tobą, Banul? Jak to mam? Chory jesteś podobno, nie? No tak, mam gorączkę 38 stopni, ale nagrywam dla I was. Nagrywasz, widzisz? To jest właśnie to uwielbiam, nie? To uwielbiam po prostu. Nie na swój kanał, ale nagrywam. Ale nagrywasz, nie, i to jest dobrze, bo ja bym chyba nie był w stanie tego sam dzisiaj nagrać, a nie mogę jutro ani pojutrze, ale do tego zaraz też przejdę. W każdym bądź układzie mnie boli ucho. Ja nic nie słyszę na prawe ucho. Jest tragedia. I w ogóle historia, bo mówiłem ci przed chwilą, że rzucę jakąś historyjką. Tak, no, kupiłem słucham. Taki probiotyk, bo ja muszę brać antybiotyk i muszę takie coś na odporność jeszcze brać dodatkowego, nie? I na tym probiotyku piszę tabletki dojelitowe. I ja tak myślę, wiesz, bo dojelitowe, to jakie to mogą być, nie? Do zwykania, no. Ale właśnie ja tak na początku myślałem, że to są, wiesz, od dołu. I ja tak mówię, o kurwa mać. Co ja teraz zrobię? I tak mówię, idę, wiesz, po Biedronce, żeby kupić sobie tam rzeczy do żarcia. I tak mówię, cholera, jasne, muszę poczytać, co tam jest, ale oczywiście na tej ulotce nic nie pisało, nie? Przyszedłem tutaj do domu, wpisuję tabletki do jelitowej i się okazuje, że to są od góry. Ale takiego schiza to ja już dawno nie miałem. Jak ja myślałem, że ja 3 razy dziennie mam sobie coś aplikować. To było straszne. A i od razu ludziska mówię wam, że ten odcinek będzie no nie za dobry, bo ja jestem no. W 50% sprawny, Banu nawet chyba mniej. Jeszcze mniej, dużo mniej, tak. Gorączka jeszcze, jeszcze przeżywam cały czas moje spotkania z grą The Forest, na której sobie rozbiłem okulary, ale to o tym też nagram. Czemu rozbiłeś sobie okulary? Wiesz co, wszystko wyjaśnię w filmie na moim kanale. A ten The Forest to jest... To, co tam lądujesz na wyspie pełnej ilu jojadów. No. Gdzie to kupiłeś? Na Steamie. O, proszę bardzo, nawet nie wiedziałem o tym. Ja chciałem kupić Counter-Strike, ale dobra, o tym może kiedy indziej. Jeszcze taka zresztą jest sprawa... Zresztą tobie i tak później powiem, a tak to... Albo dobra, może teraz powiem, co? No nie i będziemy tak, się chciał nagrywać. No. Nie, bo wiesz, tam jest coś takiego, że po prostu musisz przetrwać, nie? No. I tak rozwalam, coś tam zbieram, jakieś tempsy sobie ładnie zbieram. Odwracam się, pusto, nie? Spoko, wszystko ładnie, pięknie. Dobra, zbieram dalej, odwracam się, no dobra, pusto. Zbieram dalej, odwracam się, a nagle za mną, nie wiadomo skąd, z pleców pojawiło się 15 ludojadów, nie? Takie, what the fuck, odbiłem się od biurka, spadłem do tyłu z krzesła i okulary sobie rozbiłem. O ja pieprzę. Jakiś ciebie jest kaleka. Stary, ale weź, zagraj sobie w The Forest, posłuchaj jak to człowieku warczy. To jest what the fuck! No ja rozumiem, ale wiesz, aż tak nie musisz do tego podchodzić, nie? Nie, ale to było takie, wiesz, skupiam się na zbieraniu temów, nie? I wyobraź sobie, taki skupiasz się, odwracasz się na to. Ale to wiesz, co innego, jakbyś się odwrócił w prawdziwym życiu i patrzysz, a za tobą 15 murzynów na nich, nie? No to ja bym się wtedy też przeraził, ale w grze. No ja potrafię. Ale rozumiem, dobra, ja jeszcze taka... Chciał nagrywać z tego serię na YouTube, także. A no to spoko, jak najbardziej. Czemu nie? Ja bym chętnie oglądał, bo gierka jest całkiem fajna. Jeszcze taka sprawa, że ja niestety, ale do Rzeszowa nie jadę na PDW, no ale dzięki temu obejrzę sobie SummerSlam. Bo gdyby mnie to ucho nie bolało, gdybym nie był po prostu chory, no bo to jest jednak choroba, muszę wpieprzać tablety i inne rzeczy, to jelitowo, to bym pojechał, ale no nie mogę, no po prostu nie mogę. Jadę z wiadomych przyczyn. Ale pamiętajcie, żeby się z nami spotkać, wystarczy pojechać na IEM w 2015 roku. Na IEM albo na kolejny zlot, bo na kolejny zlot już pojadę, no. Ale jaki? Przynajmniej będę mógł SummerSlam obejrzeć, to jest ten plus. Jaki zlot? A to no, Attitude. Tego, z tego forum, nie? No i potem jest gala, wiesz. Szkoda, bo chciałem tam jechać, cholera, poznałbym paru ciekawych ludzi, ale no... Akurat teraz się zdarzyło... Na IEM je poznasz. O Jezus, boję się. IEM czy... są epickie. Tak, rozumiem. Po 15 piwach to może wtedy. Ale dobra, przejdźmy do gali, bo my tak gadamy już. Potwierdzone info. Hudson na koło spotka biegał. No. Biegałeś, stary. Wiem. To dziwne. Moim zdaniem. Czemu? Ja zawsze... No nie zawsze, ale czasami. Że ty biegasz, no. For fuck's sake. Ja sobie stary. Zawsze wyobrażam mnie Hudson taki siedzący przy kompie cały czas. Nagrywam na YouTube.
Ja chcę być wrestlerem, to wiesz, muszę czasami biegać, nie? No. No, ale dobra, przejdźmy do gali może. No. W każdym bądź układzie, nie wiem w ogóle czemu to powiedziałem teraz, ale pre-show. Najprawdopodobniej będzie to czterotaktimowy Fatal Four, coś tam mecz, opas tag team. Tak, ten. Oglądałeś main event? Nie, main eventu nie oglądałem. Sytuacja. Stoi w ringu Ryback, The Usos, Rob Van Damme i Rob Van Damme mówi coś takiego. Jeśli chcecie walczyć o pasy tag teamów, na waszej drodze stanie Rob Van Damme i Ryback. Ale to są pasy tag team. I Rob Van Damme taka mina. What the fuck? Boże, z Robem by mogli coś zrobić. On jest dobry, on jest nadal dobry. A on walczy w ogóle w tej walce? Ja nie wiem. Znaczy w tej gali. Znaczy o pasy tag team. Nie chyba. Znaczy ja nie wiem jaki będzie skład, ale najprawdopodobniej Usosi. Bo to wiadomo, są mistrzami tag team. I ma być właśnie Sheamus i Rob Van Damme podobno, nie? Serio? Co, ja to coś takiego słyszałem. Znaczy ale mi się ja wydaje, wiem. Że będzie to tak. Usosi, Rybaxel, Stardust i Goldust. Stardust. Goldust. I jeszcze Wajaci. Chociaż ja wątpię, że Wajaci zgarną pasy tag team, jeżeli mam być szczery. Chciałbym, ale... Może teraz wreszcie... Nie wiem. W każdym bądź układzie postawię na Wajatów i tak. Czemu nie? Nie wiem. No i w ogóle widziałeś gameplay z gry WWE 2K15? Wygląda to super, szczególnie na Next Geny i w weekend mają podać roster, więc jeżeli będzie ze mną wszystko w porządku, to film też jakiś nagram. W ogóle obejrzałem, Jezus, ja dawno nie nagrywałem filmu informacyjnego i teraz wszystko wrzucam tu. Obejrzałem prawie Climaxa, finały i w przyszłym tygodniu się coś pojawi, bo zostały mi dwie walki, dwie fajne walki, więc no. Coś się pojawi. Dobra, idziemy dalej. The Miz kontra Dolph Ziggler. Walka o mistrzostwo interkontynentalne. No i tutaj Ziggler wygra już. Nie wiem, czemu miałby wygrać Ziggler. Chyba. Znaczy fajnie by było, ja bym bardzo był za tym, żeby wygrał Ziggler, bo wiadomo, to jest mój jeden z ulubionych zawodników, jeden z naprawdę ulubionych. Chociaż to jest dziwne, nie? Bo on występował jako Nikki. Nikki! Mikey! No ale Miz ten pas trzyma od miesiąca. Chyba od miesiąca. I wydaje mi się, że jeszcze... Chociaż kurde... Chciałbym, żeby wygrał Dolph, ale wygra Miz. Powiem to tak. Może. Chociaż, no tak jak mówię, jeżeli wygra Dolph, to nie będę zły, a jeżeli wygra Miz, no to będę zły, ale przynajmniej dobrze zatypuję. To jest myślenie dzisiejsze. W sumie ja postawię na Miza, bo w końcu jest moim teamie, nie? No, możesz. Właśnie tam jeszcze o tych teamach, ale to chyba później, po omówieniu tej pieprzonej gali. Typera. Lol, nie gali. Druga walka. Chris Jericho kontra Bray Wyatt. Luke Harper i Eric Rowan są zbanowani z okolicy ringu, co jest w ogóle dla mnie głupie, bo jak możesz dwóch dorosłych mężczyzn zbanować z okolicy ringu? O, wy tam nie pójdźcie, nie pójdziecie do tego ringu. Luke Harper i Eric Rowan będą tak stali już, będą się szykowali do wyjścia, a ktoś tam podejdzie do nich i powie nie, nie możecie wyjść. Tutaj, na dywanik. Zgubię, ja nie rozumiem w ogóle czegoś takiego. Czy jak można banować dwóch ludzi. Ale no tutaj mi się wydaje, że jednak skoro ten Bray Wyatt jest w sumie sam, to on to jakoś wygra. Potrzebuje tego zwycięstwa. Nie, tutaj już Bray powinien... tak, powinien wygrać. To zdecydowanie, bo on przegrywa wszystko, co może praktycznie, a Chris Jericho to jest osoba, która chce kogoś wypromować. Zresztą wiemy, co było z Fandango. Fandango na początku przegrał, ale na WrestleManii wygrał, nie? Więc to jest duże zwycięstwo. No a tutaj... W ogóle nie wiem, czy widziałeś ten wywiad Chrisa Jericho i Braya Wyatta. Nie. Gdzie siedzieli w jednym pokoju i ze sobą rozmawiali. Super sprawa, tylko że Chris Jericho trochę mało powiedział. Ale no, ten storyline mi się podoba jako taką. No całkiem w porze, zwłaszcza, że no wiesz, Jericho już dużo nie powalczy. Tak, bo najprawdopodobniej po tej walce pojedzie z Fozzy znowu grać.
W ogóle jak ci się podoba Fozzy? Średnio. A jak ci się podoba ich utwór, który promuje SummerSlam, Lights Go Out? When the lights go out, the wolves come down. Czy jakoś tak, nie wiem, może to wrzucę nawet przed tym podsumowaniem, przed tym typerem, for fuck's sake. Nie myślę dzisiaj, naprawdę, to będzie straszny odcinek, to już jest straszny odcinek, mi się podoba. Bo nie jesteśmy, no... Ja nie myślę, no serio, bo to... No ja też nie. To jest po prostu tragedia, no. Tragedia. Urwęły. Dobra, więc Bray Wyatt, tak? Mhm. Dobrze, jedziemy dalej. Flag match, albo fag match, kto jak woli. Jack Swagger kontra Rusev. Prawdopodobnie walka będzie się mogła zakończyć przez submission, bo tak JBL mówił na ostatnim Raw albo SmackDown, ale wydaje mi się, że to powinien być zwykły flag match, co jest głupią rzeczą. Bo to jest jednak, wiesz, odbierz swoim przeciwnikowi flagę, nie? To jest głupie. I jeżeli to będzie taki fragment, że trzeba odebrać swojemu przeciwnikowi flagę, to wygra Jack Swagger. Mm. Jeżeli natomiast będzie to poprzez submission, że będzie można wygrać poprzez submission, no to Rusev. Ale jednak jakbym miał tak postawić wszystkie karty, to stawiam na Swaggera. Swaggera. A on nie jest wcale niepokonany? Rusev? No Rusev, no ale wiesz, co innego jest przegrać przez poddanie albo przez pin, a co innego jest przegrać przez to, że ci przeciwnik zjął flagę. No tak. Więc tak naprawdę on za dużo nie straci, a przynajmniej, wiesz, będą jeszcze mogli ze sobą feudować. No w sumie też ten feud jest jako tako ciekawy, no. Swagger, o dziwo, mi się zaczyna powoli podobać, bo Colter za niego mówi i to jest właśnie dobre, dlatego są potrzebni my. Wiesz, na przykład jakby Biggie Langston też dostał menadżera, to by zdecydowanie to inaczej wyglądało. No dostał. Kogo? Xaviera Woodsa. No już się podobno to rozpadło, już nie ma stajni. Nie, Xaviera. jeszcze jest. Tak? A gdzie? Na czym miała być? No właśnie, miała być, ale podobno już nie będzie. Będzie. Nie, ja czytałem, że ten, że... A poza tym ich nie ma. Fak, aktualnie się oni nie pokazują. Mark Henry miał być ich wodzem i miał być taki czarny Nation of Domination, a teraz nie ma nic. No niestety. No ale w każdym układzie, no, menadżer rzeczywiście pomaga, bo od razu tego Jacka Swaggera odbieram lepiej. No jako tako cieszy mnie to, gdzie widzę te We The People i tą genialną koszulkę, którą sobie muszę kupić. No. Więc ja stawiam na Swaggera, a ty? The Mother of Russia. Dobra, czyli na Rusewa. Okej, może być. Na Lanę, na Anala postawmy. W ogóle ona powinna wychodzić w rozpuszczonych włosach, by wyglądała zdecydowanie lepiej. Ta wygląda dziwnie, mi się to jakoś nie podoba. Zawsze ja wolę rozpuszczone włosy niż taki, wiesz, kikut związane. No ale to jest, tak, to jest takie moje upodobanie po prostu. Dobra. Kolejna walka. Spadł mi prawie mikrofon. Niedobrze. Czy tam słuchawki, to jest w sumie to samo. Kolejna walka, walka o mistrzostwo Div. AJ Lee kontra Paige. Wygra AJ. No to chociaż... No przegrała z Marią. Tragiczna walka. Tragedia po prostu. No ale wiadomo, bo się pojawiła Paige, więc... Znaczy mi się wydaje, że to jest taki powrót tej szalonej AJ Lee, która i tak wygra z tą Paige, a Paige jeszcze, wiesz, zacznie coraz bardziej szaleć, zacznie się domagać jeszcze jednej walki o Pass Div, no i na Night of Champions może wygra. Bo powiem tak szczerze, że mi się ten storyline bardzo podoba. Znaczy jest on taki trochę głupi, bo jednak, ale na przykład ostatnie promo Paige, ja nie wiem w ogóle, ale wszyscy zaczęli w sumie rapować na tym Raw. I Paul Heyman, i John Cena, i Paige. What the fuck? Paul Heyman miał najlepszy rap. To... No. W ogóle zauważ, że taki Paul Heyman z Brockiem Lesnarem to jest najlepsza ekipa na świecie. Brock niszczy, a Paul mówi. I Paul potrafi mówić, on nie potrzebuje żadnego skryptu. On tylko ma po prostu się dowiedzieć, o czym ma powiedzieć. No i... jedzie dalej, nie? Tak samo z Brayem Wyattem. Bray w ogóle podobno nie pisze sobie żadnych... On zamyśla. No, no, właśnie. To jest super. Takich zawodników się naprawdę uwielbia, lofcia. No ale tutaj w tej walce, jak już mamy to zatypować, chciałbym, żeby wygrała Paige, ale jednak CM Punk, raczej AJ Lee wygra. Sorry, ja jestem po prostu ogarnię. O? Czyżby coś ścięło?
Czyżby nam... O, Skype wrócił chyba. Halo? Jesteś? Halo, halo? No, halo, coś mnie tutaj ten wywala. No, no ale słyszę. AJ wygra. AJ wygra, dobrze. A jak ci się ogólnie ten storyline podoba? Z takim zrzucaniem AJ ze sceny, z mówieniem, że o, jesteśmy przyjaciółkami, ale mam ochotę skopać ci mordę i w ogóle. Dziwny. No, ale jest to, wiesz, nie jest to taki cukierkowy storyline. Jak wcześniej. Jak to były wcześniej, takie właśnie, że nie wiem, tam nawet wiesz, z Kylie Kelly czy z takimi innymi divami. To wszystko ale było takie cukierkowe i słabe. Kelly była fajna. No ale nie potrafiła walczyć. Ale była fajna. Ten storyline, a czyli te dwie divy przypominają mi trochę Litę i Trish Stratus. A to jest dobra rzecz. Bo to tak, w zasadzie były dwie najciekawsze kobitki. W federacji miały najciekawszy storyline, więc no. Mam nadzieję, że do tego też dojdzie, że ten storyline zapamiętamy właśnie. Na długie, długie lata. Dobra, idziemy dalej. Lumberjack match. Walka z drwalami. Dean Ambrose kontra Seth Rollins. Ja mam swoją teorię odnośnie main eventu i tej walki. Znaczy, odnośnie main eventu. Bo tam się może coś fajnego wydarzyć, ale pewnie się nie wydarzy. No ale tutaj, tak, Dean Ambrose... Nie wiem, czy widziałeś, jak wyskoczył na Sefa z prezentu. Tak, to było fajne. Super sprawa. Też jak tak Sef podchodzi po tej walce z Robem, tak patrzy, patrzy i nagle jeb, Dean wyskakuje, nie? I zaczyna go układać. To było piękne. W ogóle Dean Ambrose, który, można powiedzieć, zniszczył kontrakt i zniszczył walizkę Sefa. Genialnie. Tam wlewa chyba kole, popcorn. Wlał kole, dał czapkę, kapelusz od JBL-a do tej walizki, nie? To było po prostu... epickie. I ten storyline mi się straszliwie podoba. To jest niesamowite. Zresztą no, to jest Dean Ambrose i to jest Seth Rollins. Czyli John Moxley, Tyler Black. To nie mogło być złe. A tutaj jednak wydaje mi się, że Seth wygra. Seth? Bo to jest ten Lumberjack match, więc tak naprawdę może dojść do jakiejś interwencji. To jest nawet... To tak ma być praktycznie, że ta interwencja ma być. Tylko, że ja nie wiem po co... Pamiętaj, że to jest właśnie Lumberjack match. Authority może przekupić rywali. Właśnie tutaj o to chodzi, nie? Że oni mogą po prostu zaatakować Deana. No i ten Dean przegra, ale ten Dean... Tylko, że jakoby miał podstawę... Chociaż w sumie ten Dean cały czas nie ma podstawy do tego, żeby atakować Sefa, więc w zasadzie nie musi tego wygrać, żeby dalej ze sobą feudowali. No. I tak jak ja ci kiedyś pisałem... Mi się wydaje, że jeżeli Seth Rollins nie zainkasuje walizki teraz, ale do tego przejdziemy omawiając main event, to oni ze sobą będą feudować do WrestleMania. Coś tak czuję. I na WrestleMania byśmy dostali jakąś walkę, może wreszcie jakąś ekstremalną walkę. To by nie było tak złe. I właśnie wtedy by ta walka była o walizkę. Bo czy my będziemy narzekać z tego storyline'u, na ten storyline? Po pierwsze, nie będziemy na jego narzekać, ale jest jeszcze jedna sprawa. Otóż, jeśli by wygrał na przykład Dean Ambrose walkę o walizkę na WrestleMania, a Roman Reigns walkę o pas WWE. Dokładnie. No to wtedy, znaczy mi się wydaje, że ja mam takie odczucie, że po prostu w tej federacji ta walizka im ciąży, bo teraz aktualnie nie ma co z nią zrobić. No teraz nie. Gdyby nie Dean Ambrose i Seth Rollins, to ja wątpię, co by było z tą walizką. Bo zauważ, że aktualnie jest tak, na Johnny Cena zbytnio nikt nie może zainkasować walizki. Chociaż mógłby, ale dobra, teraz będzie Brock. Kto zainkasuje walizkę na Brocku? Nie. Idiota. Potem będzie Roman. Roman to będzie jego wielki WrestleMania moment. I co, potem na kolejnym Raw zainkasują tą walizkę? No to i tak ten, który wygra, mając tą walizkę, po prostu potem dostaje wpierdl, nie? Totalny. I straci ten pas, więc... Bardzo w tym momencie ta walizka. Tylko, że wiesz, no... Posiadacz walizki ma czas do kolejnego Money in the Bank, więc zobaczymy, no ale póki co mi się ten storyline podoba, no i jeżeli rzeczywiście federacja nie ma pomysłu, to wydaje mi się, że do WrestleMania jak najbardziej mogą ze sobą feudować. Właśnie z finałem na WrestleMania, bo ja jestem jak najbardziej na to gotowy. Ja się nie nudzę tym storyline'em, a on już trwa od dwóch miesięcy, trzech. Od rozpadu do Shield. Tak, no. Więc... Jak najbardziej, ja jeszcze przeczekam te paręnaście miesięcy kolejnych. I jak myślisz, kto wygra? Ja jednak postawię na Dina. Dina, dobrze. No ja stawiam na Sefa, ale pewnie... Znaczy, no fajnie by było, gdyby Dean wygrał. Ale tutaj jest tak, że jeżeli wygra Dean, będę szczęśliwy. Jeżeli wygra Sef, będę szczęśliwy. Bo lubię ich obu.
kolejna walka Roman Reigns kontra Randy Orton. Dean ma zaprzestać używać innych akcji? Co? Którejś z akcji ma zaprzestać używać Dean Ambrose. Czemu? Bo temu. Boże, jak się nazywał ten, co mi podsyłałeś ostatnio jego zdjęcie? Nie, to był ten ostatni? Tak. Kevin Steen. Właśnie, Kevin Steen ma wykonać jedną z tych akcji i dodatkowo Kevin Steen ma trochę schudnąć, żeby lepiej się prezentował w WWE. A on już schudnął dużo. Ale ma jeszcze bardziej. Oby nie. I właśnie któryś z akcji tam Atomic, czy coś takiego, coś. Nie pamiętam dokładnie nazwy akcji. Poczekaj. Clothesline? Raczej nie. Nie. A może ten roll, raczej ten... Kurde, jak to się nazywa? Cholera. Cannonball. Kevin Steen to wykonywał, że po prostu jak przeciwnik siedzi w narożniku, to gościu na niego wbiega, ale rzuca się tak jakby plecami, wiesz, rozumiesz, nie? Może to, nie wiem dokładnie o co chodziło, wiem, że takie coś, taki plan jest. No nie wiem, ale znaczy ja bym chciał, żeby mu zostawili tego Piedrivera, no ale wątpliwe, ale musimy czekać, musimy zobaczyć, jak Kevin Steen będzie się prezentował za niedługo. W ogóle jak ci się podoba teraz aktualnie ten roster NXT? Bardzo, bardzo fajny, naprawdę Sami Zayn, Adrian Neville, Kalisto, Prince David, Kevin Steen, Solomon Crowe. Kto tam jeszcze jest? Kenta. Kto przejdzie do głównego rosteru jako pierwszy? Ascension, a potem Kalisto. Bo Kalisto, wiesz, znaczy oni potrzebują takiego Kalisto. Oni potrzebują zamaskowanego zawodnika, bo nie ma Real Mysterio. Alberto Del Rio został zwolniony. W sumie nie wiem, co to będzie ma do zamaskowanych. A Sin Cara sobie jakoś nie radzi za specjalnie jako ten zamaskowany. Znaczy jest on dobry, ale zwolny. Właśnie. Halo. No, widzimy, że dzisiejszy Skype troszkę nam utrudnia nagrywanie naszego typera, czyli że coś siedzi w... No właśnie. Dobrze, czyli tak... No nie wiem, czy mówić coś, czy po prostu przerwać to nagrywanie i poczekać na... O, już chyba wrócił. To nie ja, to ty. To ja? No to nie wiem, możliwe. Dobra, co mówiłeś? Randy Orton, tak? Alberto Del Rio został zwolniony i w ogóle... Oh, fuck. No tak, i ona... Mhm. Co, bo właśnie przerwało cię w tym momencie, jak mówiłeś. Mówię, że Tena chcą dać pan wagi ciężkiej. A no bo to jest TNA i oni liżą wszystkim dupę. Nie mów mi nawet o TNA, proszę ja ciebie, bo oni mają genialnych zawodników, a chcą kogoś takiego Alberto brać. Alberto był tragiczny. No bo WWE go trochę zniszczyło, to też prawda. No wiesz, zniszczyło, nie zniszczyło, ale on był od całego początku chujowy. Powiedz mi jedną taką jego naprawdę dobrą walkę. Taką, że... Z Edge'em? No ja jakoś jej nie pamiętam. Nie, ja, ale wiesz, tam jest Edge, nie? A powiedz mi taką dobrą walkę Alberto, nie wiem, z Sin Carą albo z Rey Mysterio czy z kimś, no. Nie, on ssał po prostu. Dobra, nie mówmy o Alberto, bo mi się aż wymiotować chce. Dobrze, że on odszedł. Niech on nawet idzie do tego TNA, niech on idzie do Meksyku, w dupie to mam. Jeżeli on pójdzie do TNA, no to sorry, ale ja tego już nie będę gówna oglądał. Randy Orton kontra Randy Orton, tak. Randy Orton kontra Roman Reigns. Wygra Roman. No to wiadomo, bo zacznie się feud Roman kontra Triple. I w sumie nie ma co więcej o tym mówić. Wygra Romek i tyle. Jedziemy dalej? Czy coś chcesz jeszcze dodać? Każdernet, dzisiejszy internet się. Jesteś? Tak. Dobra, masakra, dobra, Reigns wygra, tyle. Idziemy dalej, dopóki jeszcze to wszystko żyje, bo to może zaraz wszystko upaść. Brie Bella kontra Stephanie McMahon. Jak ci się podoba storyline, jak ci się podoba ogólna walka, a czy jak ci się widzi ta walka? Halo? O Jezus. Jestem, ale jest jakaś tragedia z tym dzisiaj. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, Stephanie kontra Brie.
Nie, ludziska. My sobie zrobimy tutaj króciuteńką przerwę i zaraz spróbujemy wrócić na wizję. Okej, jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że to się już naprawiło. Więc, walka Stephanie McMahon kontra Brie Bella. Jak ci się podoba storyline, jak ci się podoba ogólnie... Story jest bardzo fajna, moim zdaniem. Jedno z lepszych, jedno z ciekawszych. Tylko, że ten na ostatnim row trochę to było niepotrzebne z tą terapeutką, bo to było głupie, że ona tam, wiesz, Brian ją, wiesz, robił z nią, wiesz, dziwne rzeczy. No w każdym bądź też tutaj stawiam na Stephanie. Mam nadzieję, że ta walka będzie dobra, bo storyline naprawdę świetny. No i możliwe, że Nikki Bella by się odwróciła od Brie. Nie, to na to nie liczę. Na to nie liczysz, a mi się wydaje, że może. Ale jednak i tak jakimś cudem wygra Stephanie, bo wiadomo, Stephanie ma za plecami Triple H'a, poza tym jest praktycznie szefową, więc ona musi to wygrać. No i to dobra, to chyba przechodzimy już do main eventu, bo też nie ma co gadać o tym. No nie ma co gadać, poza tym, no wiadomo, może walczyć na tej chwili na tak. Właśnie, to jest to. Brock Lesnar kontra... Przepraszam, Brock Lesnar kontra John Cena. Brock. Od razu Brock. Brock. Od razu Brock. Jadą po mnie. Po mnie chyba też. też mi się wydaje, że Brock wygra. Brock będzie nowym mistrzem i Brock dostanie nowe mistrzostwo WWE. Bo podobno ma się pojawić jakieś nowe i no to nie będzie złe, bo w sumie te dwa pasy na mniejszych zawodnikach wyglądały dziwnie. A tutaj, znaczy ja myślałem nawet jedną rzeczą. Co gdyby, a to jest tylko co gdyby, taka opcja z kosmosu. Wygrywa John Cena, no ale wiadomo, to była walka życia, nie? John Cena ledwo żyje, on tam już w ogóle kroplówkę potrzebuje, cały leży w krwi, nogę mu odcięło i w ogóle. I nagle pojawia się Seth Rollins. Seth Rollins, który pokonał Deana i wiadomo, Dean też ledwo żyje, bo dostał taki wpierdol. Pojawia się Seth i kasuje walizkę. I Seth feuduje z Johnem, a Brock Lesnar odchodzi. To by było dziwne, ale taka opcja też może być. Ale to jest wątpliwe, nie? Mhm. Mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście, no... Brock Lesnar wygra. Brock Lesnar to musi wygrać. A John Cena sobie zrobi przerwę na jakiś nowy film, czy na coś innego. No i naprawdę szkoda, że to nie jest walka jakaś ekstremalna, no ale z drugiej strony i tak najprawdopodobniej John Cena będzie krwawił, a Brock Lesnar po prostu pokaże swoją siłę i energię i moc i kurde rozpierdalalność, jeżeli w ogóle takie słowo istnieje, pewnie nie. Nie, no mi się zdaje, że potrzyma trochę Brock ten pas. A powiedz ty mi jeszcze, jak ci się storyline podoba, bo większość się działa praktycznie... No może nie nawet na backstage'u, ale puszczali jakieś takie winietki i promowali tą całą walkę w taki sposób. Taki dziwny trochę. Dopiero w tym tygodniu się pojawił i John Cena, i Brock, i tam na ostatnim segmencie tam stanęli twarzą w twarz, ale w sumie też się nic nie wydarzyło. Ale ogólnie podobał mi się ten wywiad z Brockiem Lesnarem, bo to nie był taki cukierkowy wywiad, tylko że wiesz, jak Brock powiedział, że fuck, no to tylko to ocenzurowali, ale było słychać, że powiedział fuck, nie? Więc to mi się podoba, Brock Lesnar po prostu pokazuje, że on to ma wszystko w dupie, on ma w dupie tą merę PG i on będzie mówił to, co chce powiedzieć i jak powiedzieć. Nie? I bardzo więc dobrze. To jest świetne. Poza tym ma najlepszego menadżera, raczej czy najlepszego. Wiadomo, co się stało z Cesaro, wiadomo, co się stało z Curtisem, Axlem, wiadomo, co się stało z Rybakiem. Paul Heyman jest genialnym menadżerem, ale przy Brocku Lesnarze on wtedy mu dopiero coś wychodzi. Więc... Z Rybakiem to było tragiczne. Z Cesaro to było dobre, ale poszli po prostu w złą stronę, bo Cesaro wtedy powinien być face'em. No ale to jest WWE. I dobra, to chyba będzie już na tyle tego tragicznego odcinka. No, ja ledwo żyję, nie, ja ledwo patrzę na oczy, ale no... Patrzę na oczy, oh fuck. A ja ledwo... Ja ledwo stoję na stopy. Więc ten, lol. Kończymy to tutaj, teraz słyszymy się na podsumowaniu SummerSlam. To mam nadzieję, że się... lepsze raczej. No ja też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że tego Climaxa obejrzę i coś wrzucę z WWE 2015. A ja z The Forest. No. I ten, i jeszcze, jeżeli chodzi o nasz draft, to też wszystko powiem na SummerSlam. No. Bo dzisiaj mi się nie chce już. To wszystko. Dziękujemy.
No, trzymajcie się. Jo, jo, jo. Tak, bądźcie zdrowi. Cześć.